dzisiaj ze sceny padł ten temat, Martyna Wojciechowska też o tym opowiadała, że nasze finanse będą wieczne, nawet gdy już nas nie będzie. My jesteśmy młodymi ludźmi, ale czy ty myślałaś o tym, żeby po prostu właśnie jakoś poukładać też te sprawy, jakoś spisać sobie to, co ma się dziać z tym, co masz docześnie, gdy nas już nie będzie? Tak, myślałam. Oczywiście, że o tym myślałam. Wiesz co, myślałam nawet kilka razy przyszło mi do głowy, że powinnam się wybrać do mojej koleżanki, która jest notariuszem, żeby pewne rzeczy uregulować. I mam to w planach, ale widzisz, cały czas jeszcze do tego jakoś nie doszło, bo to tak najłatwiej nam jest odkładać, prawda? Bo to nie jest przecież tak istotne i czasem wydaje nam się, że będziemy żyć wiecznie, więc... Ale to są ważne sprawy. Wiesz co, myślę, że ja nie mam rodziny dużej, ale w sytuacji osób, które mają duże rodziny, mają dzieci, które chcieliby zabezpieczyć, to są ogromnie ważne sprawy, którymi należy się zająć niezwłocznie, żeby się nie martwić po prostu, co może się wydarzyć.